Cześć, z tej strony Morfeusz. Witam Was w kolejnym odcinku. Deinfected. Kto nie widział ostatniego odcinka, to zapraszam, bo tam zaczęliśmy już e, ulepszyć nasz budyneczek. Ja sobie między odcinkami, kochani, popracowałem i zdobyłem. Mam już 6 wszy, technologie, z czego jestem mega mega zadowolony. Oczywiście tutaj już mamy ten stół. E, warsztat zaawansowany. Moment, czego nam tu brakuje? Jednej sztabki aluminium. Do zlewu nam brakuje. Okej. Okay. Eee, gdzieś pamiętam, że chyba miałem rudę aluminium. Jedną. Albo i nie. O, tu jest. Okej. Okay. Eee, w sumie spoko. Co my tu mamy? Tu mamy coś takiego. No to to zawieszmy kochani w dzisiejszym odcinku na pewno chcę mm, pobawić się e, co my tu mamy rudę żelaza nie chcemy kobaltu i ołowiu wiecie co ja sobie przytopię parę sztabek ołowiu niech będzie nie zaszkodzi mieć a też nie ten nic nam się nie stanie jak Aha, skończyło się paliwo. Niedobrze, bo um, nie mam już w ogóle drewna, ale to idzie bardzo łatwo ogarnąć. Z tego względu, że możemy już y, momencik, przedmiotopedia i żelazna siekiera. Patek i ostrze, żelazne siekiery, a ostrze to są trzy sztabki. Okay. A ostrze do kilofa dwie sztabki. Myślę, że jest to Eee. słabo ale do zrobienia za chwilę aha no tak bo, bo ja przecież zrobiłem tą kruszarkę obecnie wyłączona bo nie mamy kompletnie żadnego tak i, i ulepszyłem eee, znaczy ulepszyłem dokończyłem tą zadoszoną studnię parę rzeczy porobiłem kto eee, wchodzi na discorda ten wie ten mógł zobaczyć po prostu, jak robię. Tak, mam 99% życia z tego względu, że robiłem sobie ten. Jak to się nazywa dokładnie? Jedzenie. O, to. Gulasz mięsny. I dzięki temu. Mm, mamy możliwość. O, tak. Ale teraz nie mam patyków. O co za tym idzie? Musimy odłożyć to. Resztę na razie zostawię. I potrzebujemy przynajmniej jeden jedno drzewko ściąć. Ja oczywiście tą siekierkę również sobie zostawię. O, słyszy wam, Zamknięte Zamknięty, tak. Nie wiem, czy, czy usłyszeliście. Ale jest ze mną mój synek. Po raz w sumie kolejny. Więc lecimy szybciutko tutaj. Wszystko jest kwestią tego, że staram się jak widzicie działać na odległość. Czemu nam się kręci? Aha, nie mamy białka. Uuu, to bardzo, bardzo niedobrze. Ale wiem jak to, temu zaradzić. Ryby. Nie wiem czy mam w fabulu. Właśnie nie mam ryby. A nie, mam rybę, tylko że jest surowa, ale tu coś widzę, jest upieczone, także jest dobrze, fajnie. Napijmy się, raczej tej wody nabierzemy. Tutaj wyrzucimy pustą butelkę, reszta ryby niech się suszy, a my Skoczymy tak, zabierzemy tego wębiaka. Siedem piórek, jak miło. Ok, teraz yy, musimy to pozbierać. Patyczki drewno-pałowe. Takie rzeczy i tak są nam bardzo, bardzo potrzebne. Bo w sumie, dlaczego nie? Drewno połowę można odłożyć, super, bo wiecie jak jest. Ja mogę sobie na przykład wziąć, mm, jak to się nazywa? O, pięknie. No ta siekiera to się prezentuje, ale zanim zaczniemy tym działać, to potrzebujemy to zrobić. Tarczówka, nie tar nie, to nie to. Momencik. Stanowisko chemiczne już też możemy robić. Warsztat. Tarczówka. Warsztat. Piła. Inne. O, to jest to. Mały kamień. Deska. sztapki żelaza i części mechaniczne sztuk 6. Ok. Niech sobie na razie to tu leży. O sztabek żelaza, wiecie, to jest trochę drogi. Tak mi się wydaje. Droga zabawa. Ale damy radę. W sumie. Pyk, 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 pyk. Ok, niech się topi dalej. A. No nie. Czy ja słyszałem kolejnego wambiaka? Przecież nie mamy hordy. No oczywiście, że słyszę. Eee, gdzie ten dziadek jest? Mhm. Uh -huh. W tym momencie już teraz chcę was wszystkich zaprosić na jutrzejszego live'a, który odbędzie się na moim kanale na YouTube o godzinie 20. I. Po prostu... oj... oj, ale przecinka była. I po prostu, kochani. Zapraszam. No. O 20.00 na nasz na mój kanał. Dobra, zobaczmy, jak ta się działa. Raz, dwa. A ta jak działa kamienna? Raz, dwa, trzy, cztery. To oznacza, że ta stalowa jest dwukrotnie szybsza. Co jest, powiedziałbym, dużym plusem. Eee, tak. Teraz kilow potrzebujemy. Sztabki żelaza. Raz, dwa. Uhu. Dużo miejsca zajmuje. Mm, ok, tą drewnianą siekierkę przerzućmy tu, to tutaj, bo ja zawsze siekierkę w tej grze mam pod jedyneczką. Dobra, mm, cyk, cyk. Mamy kilo, w kochani. Super, jestem z tego powodu mega, mega zadowolony, ponieważ teraz Wydobywania czegokolwiek. Będzie banalnie proste. Mhm. Także pyk, 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 pyk. Obracamy się. Zostawiamy to. A bierzemy to. I lecimy pod drzewo. Bo tego akurat nam jakoś tak się stało, że zaczęło brakować. Ale to nic. Damy radę. Ja sobie to. No to. Nie ma. Jest bez porównania, kochani. No. Dlatego mi zależało jak najbardziej, jak najszybciej to zdobyć. A zdobyłem go dopiero w tej wiosce. W tej przedostatniej wiosce zdobyłem ten schemat. Znaczy, tą technologię na ten warsztat zaawansowany. A co za tym idzie? No, niestety, troszkę czasu nam zesz zeszło, żeby to Wam zeszło. Czasu, żeby się doczekać na takie właśnie mm, atrakcje. Momencik, co tam było potrzebne? Na pewno było potrzebne deski, kamienie. Coś w, ten, w tym guście. Moment, ja sobie pozbieram. Po uzupełniam tutaj eee, na full, może niech idzie, co będę żałować. Tutaj uzupełnimy po jednym. Pyk, pyk. I aha, właśnie się zaczęła noc hordy. Nie spodziewałem się tego dzisiaj, ale. Nie będę się przejmować, tylko czy ja mam? O, mam dość strzał. On 20 strzał. Zobaczcie, jakie piękne niebo. I tylko 7 zombiaków. No, wiecie co? To jest śmiechu warte. O, tam już widzę, jeden biegnie. I stanie sobie tutaj grzecznie. No i niestety. Jak zauważyliście, oszukałem system ee, tej gry. Oszukałem całkowicie tutaj hordy. Bo zobaczcie, że te zombiaki stają w jednym miejscu i ja sobie z jednego miejsca od razu headshotami ich zdejmuję. Widzicie? Piękny, prawda? Też tak uważam. Au. Złamaliśmy sobie no... Złamałem sobie nogę, kochani. Ale to nic, damy radę. Słam? Co? Kto przyszedł? Czołgacz. Czołgacz. Czołgista, tak. O, zdarzają się i tacy. Na hordzie. Ale to żaden problem. Problemem jest to, że mamy tylko 10 punktów HP życia. Bo niestety zaskoczyłem w złym miejscu, za daleko od domku i musimy muszę sobie zrobić bardzo szybko to. Dwa patyki i pięć włókna. Włókna mam, patyków nie mam. Mhm. Szybciutko weźmiemy dwa patyczki i damy radę. Także kochani, jak widzicie, bardzo dużo to ułatwia. Dwa patyczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy szynę. Pyk. Noga wyleczona. A. A ja sobie idę spać, albo nie. Najpierw to ja nastawię w opór tutaj wszystko. Oj, troszkę przesadziłem. Niech się ten kamyk wytapiam. Ok, tu 5 i tu 5. Jeszcze nabierzemy troszkę kamienia, troszkę desek nabiorę i coś tam nabiorę. Aha. Ojej, będzie się ciężko dowlec do łóżka, ale damy radę. Bo musimy tylko dowlec się tutaj do tej e, ostrzałki, czy jak ona tu się na ściernica. Przepraszam. Aha. Ok, można iść spać. Eee. Wyśpimy się trochę, odzyskajmy troszeczkę zdrowia. Zobaczcie, wszystko nam wszystko spada bardzo, bardzo mocno. Ale ja się tym nie przejmuję z tego względu, że 99 punktów życia to jest bardzo okay. dużo. E, tak, życie jest najważniejsze zawsze. Ale ja mogę zrobić tak. I już mam z głowy. Mm -hmm. O, ale fajnie tutaj nic się nie. Znaczy nie wiem, czy tak fajnie, ale po prostu no nic się nam nie przetopiło. Za ten czas. E, I tak. E, zobaczcie, ile ja mam tutaj bandaży. To jest w ogóle jakaś. Nie wiem, paranoja po prostu. Co się z tymi bandażami tutaj dzieje? Ja mam pełny komplet przy sobie też. No nie, no te zombiaki to mnie już. Oj, oj, oj. Aha, zapis. Dobra. Te zombiaki mnie już tutaj wymęczą zaraz. Całkiem. Zombiaki, zombiaki, wszystko jedno, pabłusie. Dla mnie to są ząbiaki. Tak, musimy skakać na głęboką wodę, bo inaczej jest problem. I łamiemy sobie nogi. Okej, okay, kolejne śrubki. Zanurkujmy. Złapmy ze dwie rybki może. Przydałoby się. Właśnie tak po prawdzie. O, coś słabo tu widać. Ale nawet o, okej, okay, jedna jest. Nie jest tak łatwo łapać te ryby. Powiem szczerze. Uuu. Patrzcie, no. Gdzie ona jest? Tu jest. Kurczę, trofi... Jest! Dobra, mam dwie ryby. Na razie mi wystarczy. Ok, co dzisiaj w planach? Aha, części chciałem. Gdzie ja te części wsadziłem? Tu są moje części, kochane. Ale tak, musimy podkładać trochę gratów. Ok, ok. Gdzie co ten te sztabki ołowiu zostawię tutaj. Cyk, cyk. Co to jest w ogóle? Żelazo. No niech będzie. Mm -hmm. Arbuza można wyrzucić. Glina jest. Jeszcze tak roślinne. Okej. Okay. Gliniaste. Okej. Okay. Mm. O, tu nie, nie odpaliłem. Pek, 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 pek. Szybciutko to przerzućmy. Okej. Okay. O, proszę bardzo. No jak miło. I ok. Mm, lecimy szybciutko tu dorzucić. Aha, nie mam części mechanicznych. Przecież chyba brałem przed chwilą. Nie brałem. Okej. Okay. Elektryczne, mechaniczne. Z głowy. Teraz dodać paliwo i można naprawiać sobie ten. Żelazne rzeczy. Aha, jeszcze tutaj sztabka. Mamy zlew, kochani. Całkiem sympatycznie wygląda ten zlew uuu tu jeszcze mam jedną potrawkę super eee, ale nie za chwili, ale to za chwilę eee, jak będziemy mieli prąd i tym właśnie chcę się zająć w dzisiejszym odcinku jak najwięcej panel słoneczny, sztaba żelaza sztaba aluminium miedzi i kobaltu uuu hu 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 hu, hu, hu. nie mamy aluminium mm, i będzie trzeba tutaj zasuwać aż Dlatego też. Jakby to zrobić. Moi drodzy. Chyba zrobię to właśnie w ten sposób. Także widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, kochani, jesteśmy. Ja sobie tutaj na tym aluminium dałem. Jak to się dokładnie nazywa? Żeby was nie skłamać. Oto, ekstraktor minerałów, właśnie, nie mogłem sobie przypomnieć. I tak, tu jest aż 100 wymagane, i tu 100, czyli 205. O Boże, długo jeszcze nam to zajdzie, zanim uruchomimy moc. A tutaj co jest? Trzeba aż 10 aluminium. Tutaj na szczęście tylko 5, ale... No to niby pracuje całą noc. żeby ołowie, aluminium, miedzi i części elektryczne. No powiem szczerze Moc w tej grze jest Śmiechu warte, drogie jak nie wiem. Ale okej, okay. coś tam pamiętam było ze stali. Włócznia ze stali. I chyba jeszcze coś, ale nie mogę sobie przypomnieć co. Dlatego kochani, jeżeli y, wiecie, jeżeli pamiętacie co. Yy, co jest, do czego jest potrzebna stal? Dajcie mi proszę y, koniecznie znać, bo ja nie pamiętam zwyczajnie tkanina kevlar. Dobra tym się będziemy kiedyś, kiedy indziej zajmować. Tak wszystkie technologie odkryte przedmiotów. Masa. Dobrze. Dobrze. Z jedzeniowego lodówki nie mamy. Sztaba żelaza, sztabka miedzi i elektryczne. 10 Łoojcie. Węblami myślę zajmiemy się na sam koniec. No i będzie trzeba robić pomału ogrodzenie. Ale zanim to ogrodzenie zrobimy. U Aha, szklana ściana kosztuje nas dwie sztabki stali, szkło i śruby. Tak samo jest szklana futryna. Wiecie co, ja sobie przetestuję tą szklaną futrynę i szklane drzwi, Trzybuję, ale to kiedy indziej. Teraz, co na pewno chcę, moment... Aha, w ten deseń, dobrze, tak, yy, narzędzie ulepszające, bo pobrałem sobie stąd suche cegły, więc yy, myślę, że dobrym pomysłem byłoby yy, poulepszać dalej ten domek. Aha, nie ja wiem, nie mam cegieł dość, czy tu coś mam? 3, czyli łącznie 5, a potrzeba 6. Dobrze, dobrze. Ok. Wiecie co? Ja sobie rozstawiłem nie myśląc kompletnie o tym. Rozstawiłem tutaj sobie taką małą fabrykę tych paneli słonecznych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ale jak zobaczyłem, ile te surowców i jakich potrzebuje mieć, kobalt. Ludzie, ja tego chyba do końca rozgrywki nie, nie ugram. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wcześniejsze. Zobaczcie, tu mi wydobywa, tu mi wydobywa tylko kamień przerzućmy parę sztuk tutaj żeby nie biegać nie, nie łazić tak bardzo przeciążonym no nic w każdym razie moi drodzy będzie trzeba No i zobaczcie tu mi tylko żelazo wydobywa co jest dużym problemem Mianowicie dlatego, że... O, wiem co zrobię. No przecież. Op. I niech sobie wydobywa dalej. Aha. O, Jezu. W każdym razie, moi drodzy, tak, no... Taki troszeczkę nudny dzisiejszy odcinek, ale chciałem się po prostu pochwalić, Moimi dokonaniami. Do tego, moi drodzy, oprócz sobotniego live'a w sobotę, będzie też niespodzianka, jeżeli chodzi o grę, bo będzie bardzo nietypowa gra i znaczy, no, gra, którą byłem. Święcie przekonany, że nie, nie zagram w tą grę, bo mnie takie tytuły nie interesują. Ale jak się okazało. Jednak mnie interesują. I gramię do tego stopnia wciągnęła, że. Powiem szczerze, no. Ciężko było. <laughs> Ciężko było się oderwać. Ale. Ale tak. Dobra, eee, szkło sztaba stali i śruby. Szkła dużo potrzebujemy. Śrub mamy 12, a potrzebujemy 10. Czyli potrzebujemy wziąć tak. Jedną mieć jeszcze. Stąd i stal. A stal robimy, jak się nie mylę, z żelaza. I teraz hmm. z ołowiu, czy z. Z kobaltu. Zobaczmy. Eee, żelazo. i teraz tak. Kobalt? Nie. Ołów? Tak. No to powiem szczerze, może być kiepsko, ale potrzebujemy na razie tylko cztery. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Ja sobie. O, aha, nie, na razie tego nie muszę, bo gdzieś tam mam. Tu miałem tą jedną. Mam, ok Tak, wiem, mam bajzel nie, nie z tej ziemi, jeżeli chodzi właśnie o Aha, jeszcze jedną mieć miałem sobie przetopić. Czyli tu mamy pięć rzeczy, co mi tu deska robi. Deska ma być tu. Mhm. <ścoughs> I szkło, a szkło robimy z kamienia przytapianego. Więc jedziemy z tym 2, 3, 4, 5, 6. A szkło my potrzebujemy tutaj 6, i tutaj 4, czyli 16. Czyli mamy 6, yy, czyli nam brakuje. Raz, dwa, trzy. Ok, yy, czyli jeszcze cztery sztabki. Jak to się przytopi, ja do Was wrócę i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, moi drodzy, jesteśmy. Yy, to będzie taki mały bonus na sam koniec odcinka. Usuniemy te drzwi. No dobra, tej belki nie potrzebujemy. A, i tam jest. Co tu w ogóle potrzeba? Dwie sztaby miedzi, sztapłuka żelaza i rybi olej. Okej. Okay. To też da się za chwilę zrobić ale zanim to ja chcę wstawić to. I szklana futryna ma tyle samo co drewniana ściana. I nie, ceglana jest na 1000, więc powiem szczerze i nie da się jej ulepszyć tej szklanej, to jest ciekawe, ale powiem szczerze no fajny, o moment, okej. Okay. Uh. No. Mam nadzieję, że w dobrą stronę będą się otwierać. O tak. No, powiem szczerze. Elegancko to wygląda. Co my tu potrzebujemy? Olej rybi. Co nam się dzieje? A zamarzamy! Uuu. No tak. Dobra, olej rybi i sztaba żelaza. Ale widzicie, od razu automatycznie zmienił się nam kolor całego ekranu bo jest nam tak zimno więc wiecie ja mam ubrania które obniżają mocno temperaturę dobra dobra powiem szczerze no nie jest może najlepszy pomysł z tym gdzie ten dziad jest z tym szkłem, bo jest to mega drogie. Dziękuję. Jest to mega drogie rozwiązanie, bo wiecie, jest to drogie. Ale dobra. Tak, sztabki miedzi dwie potrzebujemy. Skoro już tu. Aha, można wrzucić. To można zebrać. Gdzieś tu miałem jeszcze kiedyś dwie sztuki. Ok, mam pełne, kompletne dwa. Więc deski można odłożyć. To jeszcze. Aha, tam jest. Czy tu się w ogóle to. haj czy nie. Weź, weźmy sobie dwa węgielki i odpalmy to niech się to wytapia bo właściwie dlaczego nie tutaj też niech się wytapia potrzebujemy tak pyk olej tu jest pyk no i czekamy na dwie sztabki jeszcze tego ołowiu. Ja za ten czas skoczę zobaczyć jak tutaj sytuacja wygląda u nas. Cztery kamyki to zawsze cztery kamyki. Będę musiał bardzo mocno przysiąść i narobić trochę więcej tych ekstraktorów, żeby ten kobalt wydobyć, bo chciałbym zrobić całe piętro. Bo najgorsze jest to, jest tak szklana ściana i szklana ściana. I czym one się różnią? Bo ta jest chyba mniejsza, ale podłużna, a ta jest normalna, kwadratowa i tu jest szklany sufit. Ale Bayer wyobrażacie sobie tutaj walność szklany sufit? Ale motyw. Nie, ja, mu ja muszę to. Muszę to zrobić. Ja chyba po prostu jak skończę serię, to dalej będę. O! Całkiem przyjemne światełko, chociaż strasznie powiedziałbym słabe dużo słabsze od tych tutaj. O! A na, nie a na te potrzeba raptem 5. Sztuk yy, części żelaza. O. Aha, tu, tu już jak mi się zdispawnował. Dobrze, kochani. W takim wypadku ja będę sobie pomału kończyć. Yy. Jak już sobie ulepszę tu pięterką, bo to już dużo mi w sumie nie zostało. Momencik. Chociaż. No nie. Dużo mi nie zostało, więc między odcinkami sobie to może ulepszę. I widzimy się już w ulepszonym. Oczywiście, ja sobie będę dalej tutaj dziubać, bo moim celem jest przede wszystkim uruchomienie elektryki. Zobaczmy. Ja sobie, momencik, ja sobie to zapiszę. Żelaza, 5, alu. 5, mieć, 4 i kobalt. 4. Ja sobie przeliczę, ile tego. Potrzebuję wydobyć, i na następ, w następnym odcinku podejrzewam, że teraz nie będzie ta seria tak regularna. Będę wrzucać po prostu raz na jakiś czas odcinek z tej serii, z tego względu, że tu jest, zostało mi bardzo, bardzo dużo do, do roboty, a ja nie mam aż na tyle czasu. I po prostu będziemy. Chcę to wszystko polepszać. Zobaczcie, tu jest drewniany drewniane okno, które ma 50 HP, a tu jest metalowe okno, które ma 100 HP. Także, no, też będę chciał to powymieniać. Tutaj wstawię sobie na pewno stojak na to, na tę skrzynię. Nie wiem, może tutaj drugi wstawię stojak i będzie wszystko poprzerzucane jeszcze mam słabą koncepcję na pewno powyznaczam sobie, pozbieram materiałów bo chcę zacząć robić płot chcę zacząć robić kolce i tak dalej o, czego, czego tu mi tu brakuje szkła tu ja mam jedno niezrobione okno, o, ambitnie dobrze kochani, w takim razie dziękuję, że dooglądaliście do tego momentu o, zobaczcie. Zobaczcie tutaj sobie w prawym dolnym rogu mam już z powrotem 100 punktów zdrowia, czyli odrobiliśmy straty z ostatniej śmierci. Wracając do tematu, dziękuję, że oglądaliście do tego momentu. Dziękuję Robercikowi, że namówił mnie na sobotnią grę. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i kochani, e, oczywiście koniecznie na naszego Discorda Was zapraszam, bo tam ostatnio sporo się dzieje, także myślę, że warto, dlatego wpadajcie, nie rozbijajcie się i walcie śmiało. Także dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.